Łączymy się z naszym kolejnym gościem, pan Antoni Piotrowski, rolnik z Podlasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj kolejny, można powiedzieć, już dzień strajków. Tym razem to masowe protesty. Mówimy o niemal 100 lokalizacjach. Rolnicy wychodzą na ulice, blokują drogi. Mamy strajki na granicy polsko-ukraińskiej. Przypomnijmy, co jest powodem, jakie są te główne postulaty. Znaczy powodów jest bardzo wiele. Moim zdaniem ta obecna sytuacja jest troszeczkę spłycana do roli tylko tego zielonego ładu i bałaganu na granicy, tego niekontrolowanego importu tej żywności, ale tak naprawdę to już się zbiera od wielu, wielu lat. Cały czas przychodzą do nas nowe przepisy, jak nie z Unii, to od naszego nowego rządu i starego również. I cały czas mamy dokładany po prostu wiele obowiązków, które nie wynikają z niczego. Dochodzimy do granic absurdu w wielu rzeczach i po prostu ten gniew narastał i teraz po prostu to wszystko eksplodowało, wyskoczyło. No i myślę, że to nie jest koniec protestów na chwilę obecną. To nie jest koniec protestów. No dzisiaj skupiamy się na Polsce, ale te protesty odbywają się w kolejnych krajach Unii Europejskiej. Czy polscy rolnicy wierzą? No tutaj konkretnie pytam oczywiście o Zielony Ład. Wierzą, że uda się doprowadzić do jakiegoś przełomu, doprowadzić do jakiejś zmiany, czy ich głos będzie usłyszany w Brukseli? Mamy nadzieję, że tak. No w końcu mamy swojego komisarza, który jeździ, pyta rolników. Mamy nadzieję, że zaniesie jakby ten nasz list intencyjny do Brukseli, chociaż tutaj patrzę, że po tej Brukseli to już nie za dużo wymagamy. Bardziej wymagamy od tego naszego rządu. W końcu mamy tak jakby swoich przedstawicieli rolniczych, jakby nie patrzeć w strukturach władzy. Uważam, że Bruksela to już dawno odleciała. No i trzeba szukać, no ktoś powinien doprowadzić to wszystko do jakichś granic normalności. No dzisiaj dochodzimy do tego, że przychodzą wytyczne z Brukseli na dobrą sprawę, kiedy możemy wjechać w pole, no nie tędy droga. Jeśli będziemy tak dalej kombinować, no to w końcu obudzimy się z ręką w nocniku. Zaciskamy sobie sami pętlę. Niedawno otrząsnęliśmy się troszeczkę z COVID-u, właściwie się nie otrząsnęliśmy. Zaraz przyszła wojna, a teraz przychodzą jeszcze jakieś dziwne przepisy z Brukseli, które są coraz bardziej zaostrzane. Mówimy o 4% ugorowania ziemi. Już są głosy o 10%, gdzie z drugiej strony sprowadzamy żywność z zagranicy. Jeśli na dobrą sprawę pozbędziemy się energetyki z Europy, co ma obecnie miejsce, bo pozbywamy się węgla, jeszcze pozbądźmy się własnej żywności, no to ja nie wiem, do czego to prowadzi. Powiem szczerze, no nie jestem ekonomistą, ale na mój taki chłopski, podlaski rozum, no to nie tędy droga. Ja uważam, że powinniśmy dążyć do strategicznej niezależności, przynajmniej w tej dziedzinie najważniejszej, jaką jest żywność, no bo w końcu wyjdzie na to, że te statki nie dopłyną do nas, ktoś zamknie granicę z Ukrainą, bo tak też może być, i co wtedy? Wtedy mamy puste półki i powstaną zamieszki. Tak można po prostu zniszczyć cały kraj. Nie wiem, czarno to widzę na chwilę obecną. Powiedział pan o tym, że na ten moment już tak bardzo nie liczycie nawet na usłyszenie tego głosu w Brukseli. Skupiacie się na polskim rządzie. Weźmy pod lupę sytuację na granicy polsko-ukraińskiej. No to pokłosie jeszcze błędów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz mamy nowy rząd. Jak obecnie wygląda ta sytuacja? No obecnie nic się nie zmieniło. Widzimy te wszystkie filmy, które są na TikTokach, na YouTubie, gdzie policja po prostu chroni tych transportów. Ja się generalnie na prawie nie znam. Od tego są rządzący, żeby to prawo zmieniać, bo tutaj ja słyszę właśnie, że jest takie prawo i tak musi być. Ktoś to prawo ustala. Powinniśmy się zastanowić, jakie mamy cele. Z jednej strony dążymy, żeby nasza żywność była jak najlepsza, a z drugiej strony robimy niekontrolowany przywóz żywności. Nie oszukujmy się, rozwijają się struktury mafijne na naprawdę szeroko zakrojoną skalę. Zresztą to, co mieliśmy ostatnio miejsce, jakieś zastraszanie rolników, którzy pokazują firmy ze spleśniałą kukurydzą, no to już przechodzi ludzkie pojęcie. Nie, no nie tak to powinno wszystko wyglądać, ale mamy nadzieję, że ten nowy rząd coś z tym zrobi. No, przynajmniej powinien. Dla dobra ogółu. A co
konkretnie powinien zrobić, albo jaki jest taki no, element, który dałby państwu przynajmniej nadzieję i przystopowałby te strajki, no bo na ten moment mamy bardzo napiętą sytuację, no i mamy jasne stanowisko rolników. To jest dopiero początek, my będziemy strajkować. No oczywiście, że będziemy strajkować, ale ja powtarzam, ta granica z Ukrainą to nie jest jedyny problem. Te problemy narastają. No, no co teraz, jakie mamy prawodawstwo? 15-latka będzie mogła wziąć pigułkę dzień po, a rolnik nie może wjechać na swoje pole, kiedy chce z nawozami. No do tego doszliśmy, no nie oszukujmy się. Tutaj już logika została całkowicie zgubiona i ktoś powinien to wszystko naprostować. A co do tej granicy z Ukrainą, to ja uważam, że trzeba wesprzeć te służby, które mamy. Taki weterynarz, który pracuje na granicy, nie oszukujmy się, to jest zwykły człowiek, którego też można bardzo łatwo zastraszyć. To jest zwykły urzędnik średniego szczebla, który jak dostanie jakieś pismo od kancelarii jakiejś wielkiej, to też może się przestraszyć o swój własny byt. Dlatego tych ludzi, te służby celne, weterynarie powinien wesprzeć rząd jako całe struktury państwowe. A to się nie dzieje. Ci ludzie zostali sami sobie zostawieni na tej granicy. Tak samo jak rolnicy zostali sami zostawieni ze sobą, ze swoimi płodami rolnymi. Unia Europejska, przecież ten cały system dotacji jest po to, żebyśmy byli niezależni żywnościowo, a teraz wychodzi na to, że dotacje trafiają w głównej mierze nie do rolników, tylko do mieszkańców, do posiadaczy ziemskich, o tak to nazwijmy, którzy niekoniecznie są rolnikami. Powiem nawet, że w większości nie są tymi rolnikami, a dostają te dotacje, a rolnicy dostają po głowie coraz to nowymi przepisami. No i mamy właśnie takie, cały czas mamy jedne wielkie absurdy, wszyscy udają, że wszystko jest fajnie, tak jak właśnie z tą granicą. Nie badamy zboża, więc zboże jest dobre. No to tak nie można tego robić, żeby to zwykły rolnik sprzedał taki towar, no to od razu by u niego było 10 różnych kontroli, a tutaj przychodzą całe wagony, setki wagonów, nie tam wagony, także tutaj to już jest zamknięty temat moim zdaniem. Już jest Polska zasypana i teraz możemy tylko patrzeć w przyszłość. Ktoś musi w końcu coś z tym zrobić. Ja na chwilę obecną nie widzę jakiegoś planu w tych wszystkich działaniach. I zobaczymy, czy te strajki coś zmienią. Na pewno będziemy przekazywać słuchaczom Radia Wnet głos rolników. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Antoni Piotrowski, rolnik z Podlasia, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani również. Przed momentem rozmawialiśmy o głównych postulatach, o tym, dlaczego rolnicy wyszli na protesty, a teraz łączymy się z panem Konradem Krupińskim, rolnikiem z Podlasia, który właśnie na takim proteście jest. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Proszę powiedzieć, jak wyglądają, jak przebiegają te protesty, jak dużo rolników na Podlasiu wyszło i manifestuje swoje niezadowolenie. Dzień dobry, tam trochę sprostowanie. Jestem rolnikiem z Warmii i Mazur, ale blokadę mamy tak naprawdę na granicy warmińsko-mazurskiego i województwa podlaskiego. Razem z rolnikami z powiatu oleckiego, suwalskiego, gołdapskiego, po części też augustowski, ełcki, tutaj augustowski. Wszyscy jesteśmy na blokadzie w miejscowości Boraskie. To jest droga Olecko-Suwałki, granica między województwem warmińsko-mazurskim a podlaskim. Jest to nasz, już można powiedzieć, trzeci protest. To jest drugi protest zorganizowany oddolnie przez rolników niezrzeszonych, niezwiązkowy. Oddolna inicjatywa Rolnicy Podlasie Mazury. Blokujemy drogę od godziny 10 dzisiaj do 22. Co 30 minut przepuszczamy kierowców przez 15 minut. Blokujemy dlatego, bo tak naprawdę pierwszy protest zrobiliśmy w Olecku. Zjawiło się około 300 ciągników, zablokowaliśmy miasto. Chcieliśmy pokazać swoje niezadowolenie z braku działań rządu i całej polityki Unii Europejskiej, która tak naprawdę jest polityką antyrolniczą, nie rolniczą. No i nie widzimy żadnych działań rządu przez te 2 tygodnie. Dlatego teraz zaostrzyliśmy protest w formie blokady. W Augustowie też jest blokada 24 godziny, w Jeżewie na Esce koledzy rolnicy blokują ją na 48 godzin i tak naprawdę nie widzimy żadnych działań rządu,
który chciałby podjąć, żeby w końcu rozwiązać rolnicze problemy. Tak jak pewnie Państwo już mówili, sprzeciwiamy się polityce Zielonego Ładu, która jest antyrolnicza i temu, że granica z Ukrainą jest cały czas otwarta i towary niespełniające norm zalewają nasz rynek. To prawda, mówiliśmy o tych głównych przyczynach, natomiast może powiedzmy, bo pan jest z ludźmi tam na miejscu, więc tak, jest atmosfera. Tak, jesteśmy właśnie na drodze, rozmawiam z panią właśnie przez telefon, teraz jest droga zablokowana, jest nas, teraz jest godzina 16, jest nas tutaj może 50-60 rolników, wcześniej było około 200, teraz część pojechała na obrządek przy zwierzętach, bo dużo z nas ma produkcję zwierzęcą, krowy mleczne i no i się zbliża godzina karmienia i dojenia, ale myślę, że po pracach przyjadą rolnicy znowu i będzie nas jeszcze więcej. I przypomnijmy, że dzisiaj rolnicy strajkują w około 100 punktach w całej Polsce, więc to jest ogólnopolski, naprawdę bardzo liczny, bardzo duży strajk. A proszę powiedzieć, jak reagują inne grupy społeczne? Pan powiedział, że co jakiś czas przepuszczacie samochody. No często strajki jakichkolwiek grup społecznych spotykają się z niezadowoleniem innych. Czy tutaj rolnicy czują wsparcie? No, mamy wsparcie. Do naszego protestu dołączyli się myśliwi, transportowcy. Tutaj jak kierowcy stoją, to tak naprawdę większość z nich solidaryzuje się z nami, macha. Nie widzi jakiegoś takiego mocnego problemu w tym, że te 30 minut, chwilę postoją, rozumieją nas, wiedzą, że walczymy. Tak naprawdę ta blokada, te protesty to są w ich imieniu, bo my walczymy o swoje gospodarstwa, żeby produkowały nadal wysokiej jakości, zdrową polską żywność i walczymy o was, o konsumentów, abyście mieli nadal wysokiej jakości żywność, a nie wytworzoną z towarów, które wjeżdżają z Ukrainy, wytworzonych na substancjach od 20 lat wycofanych. Sytuacja z kilku dni temu, jak rolnik spod Białegostoku odkrył wagony z gnojem i z drugiego dnia trafił na listę osób do odstrzelenia, brutalnie mówiąc. To chyba coś świadczy o tym. Sytuacja, gdy Land Cruiser na ukraińskich blachach jeździ po torowisku w Dorohusku i nikt ze służb nic nie robi, tak? To się po prostu robi sytuacja naprawdę patologiczna, że my we własnym kraju nie mamy chyba już nic do powiedzenia, tak? Układy, układziki, agroholdingi, milionowe zyski paru firm, a my rolnicy tak naprawdę, jak się to granice nie zatka, za rok, za dwa nas nie będzie. Powiedział pan Konrad Krupiński, rolnik z Warmii i Mazur, ale jak rozumiem strajkujący dzisiaj w granicy. Może pan jeszcze raz przypomnieć dokładnie? W miejscowości Boraskie, granica między województwem warmińsko-mazurskim a podlaskim. Trasa Olecko-Suwałki. Trasa Olecko-Suwałki i ten strajk zebrał 200 rolników. Teraz to jest około 60 osób, które się rotują. Dzisiaj do 22 taka blokada i jak rozumiem, to nie jest ostatnie słowo. Nie. W czwartek blokujemy drogę krajową 65, krajówkę w miejscowości Kukowo. Też w czwartek blokujemy i mamy już kolejną lokalizację, ale czekamy na potwierdzenie. Bardzo po prostu my walczymy, my nie przyjechaliśmy tutaj. Każdy z nas chciałby wrócić do swoich gospodarstw, do ojcowic i nadal spokojnie produkować, ale to jest nasza walka o przetrwanie, żeby ktoś w końcu ten problem zauważył. Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy mówiliśmy o terminie zbóż technicznych, o tym, że nasz rynek zalewa zboże niespełniające parametrów zboża paszowego, tym bardziej konsumpcyjnego, nas rolników wyzywano od ruskich onus i tym podobne. Nagle teraz trochę w mediach mamy większy przekaz i konsumenci zaczynają widzieć, że coraz więcej w sklepach jest towarów z Ukrainy. Konsumenci nie wiedzą tak naprawdę, z czego to zostało wyprodukowane. Jest tylko importer, nie wiadomo z jakiego zboża, gdzie, co. Te tysiące milionów ton cały czas wjeżdża wahadłami kolejowymi. I myślę, że niedługo naprawdę rolnicy zaostrzą protesty i jesteśmy zmuszeni naprawdę wyjść i blokować drogi, jak i węzły kolejowe. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. My na pewno jeszcze będziemy łączyć się z rolnikami, będziemy przekazywać słuchaczom Radia Wnet wszystkie postulaty i to, jak rozwija się cała ta sytuacja. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.